Dobry wieczór, moi drodzy. Dziś był piękny wiosenny dzień. Wiosna zbliża się wielkimi krokami. W Warszawie odbył się antywojenny marsz Polki za pokojem. Coraz więcej osób zauważa, że nie tylko wiosna zbliża się wielkimi krokami, lecz też wojna. Nazywam się Marzena Tomaszczak, przyjechałam z Dolnego Śląska. Reprezentuję Komitet Normalnego Kraju. Normalnego kraju, który od 20 roku przestał być już normalny. Wszyscy chcemy normalności. Mówi się, że jesteśmy najspokojniejszym krajem, że z zachodu przyjeżdżają do nas, ponieważ tutaj mogą wieczorami chodzić po ulicach. Dlaczego nie robi się referendum, które pokaże, czy my Polacy boimy się czegokolwiek? Czy nam ktoś zagraża? Dlaczego nie zrobi się referendum i nie wysłucha się 38 milionów, może już 36? Nie znamy statystyk naszych mieszkańców. Jestem matką dwóch synów, matką dwóch pokoleń. Bacznie obserwowałam, jak rozwijał się mój pierwszy syn, jak wyglądała edukacja 30 lat temu, a jak wygląda edukacja teraz. O zgrozo, mój młodszy syn ma 17 lat. Dzięki Bogu, że nie poszedł do pierwszej klasy, bo to, co spotka dzisiaj naszych pierwszoklasistów, to będzie niepiśmienność i nieczytatość, jeśli nic z tym nie zrobimy. Czy ktoś nas informuje, że szpitale w Rzeszowie zakupują tysiące czarnych worków? Czy ktoś nas informuje, że stanął ruch w Łodzi i szyte są kalesony i podkoszulki w milionach sztuk dla żołnierzy? Czy ktoś w ogóle z nami rozmawia? Dlaczego dwa tygodnie temu w Paryżu prezydenci, jak Miko, swojego państwa powiedział: ja nie wyślę swoich ludzi. Dlaczego nasz prezydent i dlaczego nasz premier wyraził zgodę na to, aby nasz kraj brał udział w nie naszej wojnie? W nie naszej wojnie. Co dzisiaj mamy na Ukrainie? Mogiły. Co mamy dzisiaj na Ukrainie? Hektary, które nie należą już do Ukraińców, tylko do korporacji zachodnich, gdzie pieniądze z tych prac ludzi, ciężkich prac, nie zostają na Ukrainie. Czy to chcemy w naszym kraju? Czy to chcemy w naszym kraju? Nie! Doszliśmy do ściany. Postawiono nas pod ścianę, a za tą ścianą jest już mogiła. Nie zgadzam się ja, jako normalny kraj, jako matka, jako kobieta, jako człowiek, który kocha swój kraj, swoją Polskę. Nie zgadzam się na to i nasz głos sprzeciwu musi być słyszalny, żeby nasi synowie, nasi mężowie, nasi bracia ginęli na nie naszej wojnie. To nie jest nasza wojna. 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 A z ciał naszych synów nie będziemy robić mięsa armatniego. To jest nasze zdecydowane nie. Jeśli dojdzie do tego powołania, to szykujcie więzienia, bo my idziemy z naszymi synami, z naszymi mężami, z naszymi braćmi do tych więzień. Będziemy siedzieć 3 lata, będziemy im tam gotować, będziemy ich opierać. Brawo! Nie pójdziemy na mielonkę, nie pójdziemy na mielonkę, nie pójdziemy na mielonkę. Prawdziwy rząd dba o swoich obywateli. Prawdziwy rząd, polski rząd, nie wysyła swoich młodych, niedoświadczonych, nieprzygotowanych mężczyzn, przed którymi jest całe życie, na to, żeby tracili na nie swojej ziemi w momencie, kiedy nie widzimy żadnego zagrożenia, swoje życie. Jeśli zrobicie to nam, matkom, nam, Polkom, przysięgam na chwałę naszych przodków. Nie na 1000-letni czas naszego chrześcijańskiego istnienia, ale na 10-tysięczny czas naszego bycia na tym terenie. Lachów, Słowian, którzy w sercach swoich mają wielką potęgę i pamięć swoich przodków. Nigdy nie zgodzimy się i nie zapomnimy wam tego, jeśli wyślecie naszych mężczyzn na śmierć. Dziękuję.
chciałbym również. Nadejście wiosny nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Nie możemy walczyć z naturą, ale wojnę zatrzymać możemy i musimy. Wszystko jest w naszych rękach. I tak jak powiedział Grzegorz Braun. Razem zachęcamy Państwa do tego, żebyście szukali inicjatyw pokojowych w Waszych stronach. W tych miastach, w tych regionach, z których być może niektórzy dotarli dzisiaj do Warszawy. O, jutro będzie marsz pokojowy w Lublinie. Tak? Dobrze pamiętam. I w Berlinie. Tak, no komu bliżej do Berlina, niech jedzie do Berlina. Komu bliżej do Lublina, niech jedzie do Lublina. Szanowni Państwo, i naprawdę nie zaglądajmy tam nikomu w kalendarz, w metrykę. To jest dzisiaj istotne kryterium. To jest dziś istotne kryterium. I chciałbym przy tej okazji podziękować tym, którzy nie są mądrzy po szkodzie. Widziałem, że przyłączyli się dzisiaj do naszego marszu panowie Olszański i Osadowski. To im zawdzięczamy, to, że już w 22 roku, latem, mieliśmy na tej samej trasie w Warszawie, tylko w odwrotnym kierunku, marsz antywojenny i ja miałem wtedy zaszczyt wespół z profesorami Korabem Karpowiczem, autorem apelu o pokój, wraz z panem profesorem Piotrowskim, wraz z panem profesorem Bieleniem, miałem zaszczyt wtedy już w 22 roku sygnować apel o pokój. Więc szanowni Państwo, to ważne, dlatego że wybierają się na dywanik do Białego Domu panowie Duda, prezydent belwederski i Tusk, premier brukselsko-berliński. I jeden z nich, doprawdy nie pomnę już który, powiedział przed wyjazdem do Waszyngtonu, powiedział, że Polacy mówią jednym głosem w sprawie imperatywu bezalternatywnej konieczności. Wszystko dla frontu, słudzy Ukrainy meldują się na rozkaz i do stóp się ścielą. To oczywiście parafraza. Rządzący mówią, że jest jeden głos. Otóż my tutaj zabieramy głos odrębny i chciałbym, żeby to było jasne. Na wschodzie, na zachodzie, na północy i na południu, żeby było jasne, że nie wszyscy Polacy wybierają się ochoczo na tę wojnę. Że bynajmniej nie wszyscy Polacy chcą nieustannie zdawać egzamin urojony przed jakimś urojonym gremium starszych i mądrzejszych, którzy nas wiecznie egzaminują. Z czego? No z naszych skłonności samobójczych. Nie wszyscy Polacy chcą popełnić po raz kolejny w historii harakiri zbiorowe i na dodatek jeszcze zejść ze sceny dziejowej w odium podżegaczy wojennych, najeźdźców, napastników, agresorów. Nie. My jesteśmy za wolnością, za pokojem, za bezpieczeństwem. Więc, kochani, Lublin i okolice, dalsze i bliskie, spotykamy się jutro na Marszu Pokoju ponad podziałami. Nie mamy czasu na waśnie, kłótnie, urazy, obrazy ponad podziałami. Kochani, Lublin, godzina 12, plac Zamkowy. Organizatorem wydarzenia jest Łukasz Wojciechowski z Bezpiecznej Polski. W imieniu organizatora zapraszam, kochani, kto może, ten musi.